Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Przepraszam za to spóźnienie, ale dzisiaj jeszcze kilka spotkań przede mną i już nie pierwsze to, ale cieszę się, że możemy się spotkać, chociaż przez chwilę. Chcę zacząć od podziękowań. Podziękowań za poparcie, dzięki któremu dzisiaj mogę przed Państwem stanąć w poczuciu, pewnie podobnie jak Roman przed chwilą, który mówił, że nie wszystko się udało zrobić, ale ta ocena wyników mojego stronnictwa, Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie wzięła się znikąd. Wzięła się z rzetelnej pracy, z bardzo dobrej współpracy też, bo przecież żadna partia nie jest doskonała, żadna partia nie ma 100% racji. I bez współpracy gminnej, powiatowej z województwem tych sukcesów w postaci inwestycji by nie było. Ale dzisiaj chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za głosy na ludowców, bo ten wynik 46% dzisiaj poddawany w wątpliwość przez tych, którzy nie uzyskali takich wyników, jakby sobie życzyli. Mówi się o tym, że wynik dla ludowców to sprawa książeczki wyborczej, pewnego zamieszania. No ja chcę przypomnieć, że książeczki funkcjonują nie po raz pierwszy, że mieliśmy w eurowyborach też książeczkę. Jakoś sobie nie przypominam, żeby ta partia, która była na jej czele, to była Solidarna Polska, żeby wygrała te wybory. To był wręcz słaby wynik. Dzisiaj się mówi o tym, że to w tych komisjach tam ktoś fałszował głos. Szanowni Państwo, wiemy, że każda partia miała tam swoich przedstawicieli, że wszyscy, jak uczestniczyliśmy w tych wyborach, jeden drugiego pilnował, żeby sobie tam nie pokreślić nawzajem. Czym innym zaś jest niewydolność Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli chodzi o systemy informatyczne i tą pracę, której zabrakło takiej rzetelnej i decyzji od razu, pewnie, która była potrzebna w niedzielę. Skoro system nie działa, to liczmy od razu, ręcznie. I byśmy te wyniki znali już w środę, a nie w sobotę. Także dzisiaj można powiedzieć taka gorzka sytuacja, że sukces, ewidentny sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego i w tym regionie, ale też bardzo dobry wynik w kraju, bo tak w istocie jest. My wygraliśmy te dwa województwa, ale w pozostałych żeśmy podnieśli ten sukces. No jest, można powiedzieć, psuty przez niewydolność systemu, Państwową Komisję Wyborczą. Ale jest jak jest, nie ma możliwości prawnej zakwestionowania wyników wyborów. Dzisiaj Leszek Miller z Jarosławem Kaczyńskim wspólnie stają i mówią do siebie nawet per kolego, co jest skądinąd ciekawym doświadczeniem, jak na co dzień się nie widzieli, ale raz się spotkali. Szkoda tylko, że to przy takiej okazji paliwem jest niechęć do kogoś innego, tak? A nie, niechęć robienia czegoś razem. Ale tak jest. Nie chcę tego wątku rozwijać. Jeszcze raz dziękuję za to poparcie. Macie Państwo tutaj, ziemia staszowska ma swojego przedstawiciela. Nie wiem, czy jest Izydor Grabowski na sali. Nie ma, a pewnie dojdzie, ale możecie być Państwo dumni. Wynik potwierdził, że ziemia staszowska w tym sejmiku wojewódzkim, gdzie będą ważne decyzje zapadać na kolejną kadencję, ma tam swojego przedstawiciela, który bardzo się troszczy o te sprawy. Ja podczas tych spotkań i przed pierwszą turą i teraz wzywam do tego, żebyśmy sobie spróbowali jak gdyby bardzo rzetelnie, pragmatycznie ocenić, jak działały te nasze samorządy, w tym jakim sensie jest to dorobek też Romana. I opowiadam taki żart, który pokazuje, jak często nie dostrzegamy pewnych rzeczy. Pozwólcie mi, że od tego zacznę. Już pyta się kolega seniora, jak to u niego było w tych sprawach damsko-męskich. No i on mówi, że dawniej co spojrzałem na dziewczynę, to była moja. A teraz? A teraz to już wzrok nie ten. Trochę jak gdyby mówię żartem, przerysowując to, żebyśmy jak gdyby potrafili dostrzegać i potrafili rzetelnie ocenić. I tutaj na tej ziemi staszowskiej jest się naprawdę czym pochwalić, bo dzisiaj zapewne w tej dyskusji takiej ostrej, wyborczej emocje są ogromne. No też próbuje się wykpiwać niejako ten dorobek. I tutaj chcę pochylić się przed tymi sukcesami samorządowców, pewnie nie tylko Romana, nie tylko starosty, bo całej społeczności, całej. I przede wszystkim tutaj muszę podkreślić rolę mojego stronnictwa. Moi koledzy wiedzą, że ja swoich najpóźniej chwalę, bo taka jest kolej rzeczy, ale też Michał, dla ciebie szacunek, dla tych ludowców, którzy tutaj siedzą dzisiaj, pokazałeś, że można wygrywać.
I bardzo Ci serdecznie tego gratuluję. Ale wspominam też, żeby pokazać w obrazkach też, Szanowni Państwo, jak się ta ziemia świętokrzyska zmienia, bo to też próbowano wmówić Państwu, że jesteśmy tu jakiś Armagedon, żeśmy wprowadzili w świętokrzyskim, że nic nie dzieje, a tylko z ziemi Waszej tutaj, staszowskiej. Symptomatycznie tak zakończyliśmy tamtą kadencję otwarciem mostu w Połańcu. Oddaliśmy wyremontowaną drogę do Połańca. Po perypetiach, przecież pamiętamy, co to było z tą drogą. Nowa droga do Osieka. Mówię o tym, że mamy do zrobienia, jechałem drogą ze Stopnicy tutaj, do nadrobienia ewidentnie to jest kwestia na przyszłą kadencję. Ale przede wszystkim też przygotowanie dokumentacyjne tego, co przed nami. To jest właśnie zasługa miejscowego samorządu. To są obwodnice, które już w zasadzie są gotowe w sensie dokumentacji. To nie było łatwe i tutaj też powiat się angażował, za co panu staroście też chcę podziękować. Także mamy w zasadzie dokumentacyjnie to przygotowane. Kwestie, które przed wami, to dyskusja o rewitalizacji rynku. Pewnie niełatwo, bo trzeba to pogodzić, interesy przedsiębiorców, tutaj mówić o wyłączeniu ruchu. To jest dopiero przed wami, ale to trzeba podjąć w takiej czy innej formie. Na to pieniądze też będą, rewitalizacja będzie realizowana. Hala sportowa przy szkole numer 2. I tych wiele, wiele innych rzeczy. Ale co chcę zastrzec? Szanowni Państwo, ja nie przyjechałem tutaj, żeby za Państwa wybrać burmistrza. Ja, bo trochę się buntuję, jak widzę taki obrazek, gdy przyjeżdżają ci politycy z dużej polityki. Ostatnio słyszałem, było takie spotkanie w gminie Mniów, przyjechał Zbigniew Ziobro, siadł obok kandydata na wójta i przez godzinę opowiadał o tej dużej polityce europejskiej. A ten kandydat miał 5 minut na to, żeby coś o sobie powiedzieć. Pytanie, czy on będzie jeździł przed każdą decyzją pytać się tego Zbigniewa Ziobry. Finalnie przepadł, nie wszedł nawet do drugiej tury. Ale to pokazuje, że tak naprawdę ta polityka nie powinna się tak wtrącać do tej polityki lokalnej. Bo Państwo wiecie, na kogo głosować. Ja przyjechałem tylko po to, żeby powiedzieć, jak ważna jest współpraca. Ja Romana mogę ocenić jako rzetelnego, bardzo rzetelnego samorządowca. Często o niewyparzonym języku. Muszę Ci to, Roman, tutaj powiedzieć. Co Ci nie przysparza zwolenników? Może często właśnie ludzie Ci to pamiętają, a nie pamiętają Ci tego, co zrobiłeś dla nich. I tu trzeba by się zastanowić. To tak po koleżeńsku Ci mówię. Natomiast to nie przekreśli Twojej pracy. Dzisiaj przyjechałem po to, żeby Państwa poprosić o taką uczciwość po prostu w ocenie tej działalności, tak? Bo nie tylko ta kalkulacja polityczna, czy co by było tu, żeby ktoś lepiej tam został, ale po prostu tu nie czas na naukę teraz. Ja nie chcę dezawuować Twojego adwersarza, Twojego konkurenta, bo go nie znam. Natomiast dzisiaj wchodzimy w taki okres, kiedy od tego, jak te wnioski się wszystkie przygotuje, zdecyduje się, czy wykorzystamy tę szansę. Czy te prawie 6 miliardów złotych dla naszego regionu na najbliższy okres wykorzystamy. Bo tutaj możemy albo plus, albo minus. To, co się zmienia na niekorzyść w zasadach wykorzystania tych funduszy, to, że jak się do tej pory było tak, że nawet jak się nie zrealizowało jakiegoś wniosku, te środki pozostawały w puli wojewódzkiej. Teraz jak coś będą perturbacje tutaj regionalne, czy powiedzmy lokalne, to te pieniądze już nie zostaną w województwie. One wracają bezpośrednio do Brukseli. To jest o tyle trudniej. Dlatego nie stać nas po prostu na naukę. W sensie nauki właśnie przygotowanie dobrych aplikacji. Dlatego to jest ogromna szansa, żebyśmy też pociągnęli ten wątek tych terenów inwestycyjnych. To, co się zaczęło dziać, co jest konsekwencją też i komplementarnie wobec tego, co się w Połańcu dzieje. Dzisiaj ta tutaj wschodnia część naszego regionu może być taką oazą przedsiębiorczości. Ja mam nadzieję, że ten most będzie też tak dynamizował to. I tutaj będą miejsca pracy, bo to dzisiaj jest, uważam, największe wyzwanie, żeby z punktu widzenia gdyby regionu, żeby odpowiedzieć na tą potrzebę, że ludzie nie wyjeżdżali z naszego województwa, nie wyjeżdżali z Polski, bo to nie jest tylko problem świętokrzyskiego. Jak będzie praca, będzie klimat przez to też lepszy dla rodziny, dla dzietności, to ludzie nie będą wyjeżdżać. I samorządowcy lokalni też za to są odpowiedzialni. Nie możemy tylko spoglądać gdzieś na rząd, sam parlament. Oni nam to załatwią, że będą miejsca pracy. Nie, to jest rola samorządu. Szanowni Państwo,
bardzo dużo pieniędzy będzie na rozwój przedsiębiorczości. 1,5 miliarda złotych na najbliższe 7 lat. Stąd ważne też, żeby być może, nie wiem, przy urzędzie miasta stworzyć tak coś na obraz, nie wiem, Centrum Obsługi Inwestora, żeby trochę urzędnicy byli takim concierge, prawda, przychodzi firma, to już takiego inwestora się nie wypuszcza z tego urzędu. To był taki wzorzec dla mnie we Wrocławiu. Był taki dział, prezydent Dudkiewicz stworzył, jak przyszedł inwestor, to oni już łapali go za rękę, że tak powiem, za niego wszystko robi. I być może też przychodzi taki czas, żeby tutaj w Staszowie też taka filozofia dominowała. Także, szanowni państwo, ja powtórzę jeszcze raz. Bazując na swoich doświadczeniach, nie przyjechałem wybrać za was, bo pewnie są na sali osoby przekonane do Romana, ale są też i osoby, które mają do niego pretensje, może uzasadnione, może nie, nie wiem. Każdy w duchu zdecyduje, ale zachęcam państwa, żebyście poszli do tych wyborów. Ja ze swojej strony deklaruję dużą otwartość i pomoc dla każdego. Romana znam, mogę za niego zagwarantować tą rzetelność, uczciwość. Państwo wybierzecie, wybierzcie mądrze. Pozdrawiam serdecznie.